Jesteśmy na terenie szczeliny przeciwlotniczej mieszczącej się na dworcu głównym w Poznaniu. Szczelina przeciwlotnicza, która jest naprzeciw dworca letniego. Tutaj co prawda mamy małą przeszkodę poprzez budowę czeków, ale przejdziemy, idziemy sobie dalej. Szczelina, jak widać, bardzo czysta, sucha. Jeszcze część okablowania, część śladów po ławeczkach, część kanałów wentylacyjnych. Przechodzimy do prawego przyczółka, do prawej strony. Poczekamy tutaj za panią. Mała gimnastyka. Ojeju, gdzie mam to między nogi? Przechodzimy do kolejnej części. Tu widać część kanału odwodnionowego. Prawa strona, część ściany, gdzie mieściła się po lewej stronie zapewne toaleta, a z prawej strony umywalnia. Część drzwi. Idziemy dalsza część. Kominki wraz z zabezpieczeniem. Część ławek. Jak widać, odwodnienie działa, czyli jeszcze woda stoi. O, nawet słychać. Tutaj akurat wody już nie ma. Przechodzimy do kolejnej części. Szczelina jest dość długa. Jedna z dłuższych na terenie dworca. Oryginalne jeszcze drzwi zostały. Przechodzimy poprzez ostatnie i mieścimy się, gdzie było wejście główne. Niestety jest zabezpieczone u góry takim kwietnikiem przy ulicy. Każdy z nas, który idzie chodnikiem, widzi ten kwietnik i on się teraz, ten kwietnik, mieści nad naszymi głowami. Tak wygląda szczelina przeciwlotnicza, która mieści się na dworcu.